Co to jej wymyśliło? 19,28, słuchajcie, e, sprawdźmy, jaki jest najnowszy content w 23 a dostaliśmy no coś, co można wreszcie robić w teorii, w teorii nie skończoność. Paczkę 10 razy 84. Ale no właśnie, coś jest z nią nie tak. Przyjrzyjmy się dokładnie temu kontentowi oczywiście łapeczka do góry, bardzo mile widziana. No i zobaczmy, wchodzimy sobie tutaj normalnie w SBC, w zakładkę Rozwój, no i za chwileczkę to znajdziemy. Dostaliśmy mm, właśnie 10x84+, który jest powtarzalny, nie ma ograniczeń, więc możecie w teorii nawet dzisiaj zrobić 50 takich paczek i żadnego problemu nie będzie. Wow, jeden skład! Tylko jeden skład, tak? No właśnie, no, tylko jeden skład, ale o cenie 87. I z wymaganym jeszcze tutaj informem. Z wymaganym. Informem. O, oj, ojoj oj oj, no tutaj lekko, niestety, lekko niestety nie będzie z wykonywaniem tego z wykonywaniem tego SBC jest ono drogie, podobne wymagania. Zresztą nie trzeba daleko szukać, bo tutaj na futbie sporo osób już wyraziło swój komentarz na ten temat, i przy okazji dowiedzieliśmy się, że no właśnie, wymagania były podobne w zeszłym roku, ale na 10 razy 85 plus. 87 plus inform tutaj użytkownik Unikukusi, no ewidentnie wyraził swoje niezadowolenie z tego tytułu. Za dużo jest 80 zawodników o ocenie 84, których można tutaj trafić, żeby faktycznie ocenić to SBC pozytywnie. Ostatniego roku w zeszłym roku takie wymagania były na 10 razy 85 plus, pisze Pafa 05. No właśnie. <laughs> Bajemy, top napisał, tak, tak, pewnie zróbmy sobie to SBC z Informem, który jest bardzo drogi. Tak, brawo, brawo, brawo i jej. Także generalnie, generalnie to jest skład 87, to jest skład za drogi. To jest skład, który wymaga od nas kosztu około 101 tysięcy monet, żeby je zrobić, żeby to SBC wykonać. No i teraz właśnie, no i teraz właśnie. Jak układają się w tym momencie ceny informów? Gdy sobie weźmiemy na, mm, właśnie, same informy, all informs i jeśli chodzi o ceny, no to najtańsze informy, najtańsze informy, no właśnie, za chwileczkę je tutaj znajdziemy, no po 20 parę tysięcy. No niestety po 20 parę tysięcy informy chodzą. Taka jest cena aktualnie, którą trzeba zapłacić za informa, no bo jeszcze. Gdyby był tylko ten skład 87, prawda? To też by była potencjalnie inna gadka, ale jeszcze tutaj z z formy, który jeszcze obniża overall, prawda, no bo te, te informy nie są wysoko, wysoko overallowe. Słuchajcie, no ja sobie zrobię takie jedno SBC, żebyście wy nie musieli robić, bo chcę wam pokazać, że no nie jest to dobry pomysł generalnie. Nie jest to dobry pomysł, złota drużyna tygodnia, ja mam jakaś informa, no tutaj jest ciężko na tym koncie, ale damy sobie, dobra, marka Guala, no mogę dać, no w sumie mogę dać, no niech będzie w tym momencie. Mm -hmm. No i teraz co? Pozostali zawodnicy. Pozostali zawodnicy już muszą tutaj być. Już muszą tutaj być tacy, którzy podbiją nam ocenę ogólną tego składu. Może. Znaczy ja nie będę tutaj się specjalnie pieścił z tym, myślę, że jakiegoś nawet Ferdinando możemy tutaj dać, którym w ogóle nie będziemy tutaj grać. Jakiś Consalo Ramos 9.1, żeby ten, żeby ten overal po prostu tu wypełnić 87, który. Który jest, kogo jeszcze tutaj mógłbym, mógłbym wrzucić, czy tam jakieś 8, o jakiś Benteke tutaj jest, to też można go spokojnie dać, 8-8. I tego Kiera też możemy tutaj spokojnie wrzucić, no i reszta już jakoś powinna pójść, jeśli mamy odpowiednią ilość takich w miarę zawodników jak 8-5, 8-4, ale chyba mamy, więc powinno być OK. Mm, jeszcze Valverde, nie wiem czy Mertens jest sobie pożyczony, mam nadzieję, że nie. I teraz, jak to wygląda? A nie, tutaj trzy karty wypożyczone, jednak dałem także lekka przesada, ale nie widziałem tego, słuchajcie, bo overlay mi zasłania. Skat 80, no dobra, zaraz to tutaj uzupełnimy, nawet jeśli miałbym dać. Nawet jeśli miałbym dać. Tutaj mamy a Pautores może być. Nie, on jest dobra. Także muszę to sobie zerknąć normalnie, żeby już nie robić takich, takich błędów. Przerzucę sobie tutaj po prostu ekran i. To SBC. To SBC zupełnie. Także tak. Trzech stoperów nam zostało. Niekoniecznie oczywiście to muszą być stoperzy, ale. Dobra, damy, nie wiem, 8 jedynkę, chociaż to troszeczkę. Troszkę nam zabierze overalla, ale przy okazji no, po prostu wystarczy, że wrzucę jednego wysoko ocenionego zawodnika na sam koniec i będzie OK. I, i, I to powinno styknąć. Także kogoś tu sobie damy. No Sake może jeszcze za wysoki overall. Lukaku może też nie, ale tutaj SN niestety jest... Mm -hmm. No dobra, no dobra, no damy, 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 no nawet możemy dać Zane i, i, i za jakiś wyższy tutaj overall wrzucić. Mm, za jakiegoś 88 powinno już tutaj dać, no właśnie, dało, no, dobra. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie, dobra, dobra, przepalam. Jakby nie patrzcie na to, czy tu jest zrobione idealnie pod wymagania, bo, bo nie jest. No, ale szansa na to, że tutaj, wiecie, to SBC nam się teraz zwróci, no to jest yy, niezbyt duża. Zresztą zobaczmy, no bo trafimy tych zawodników, mogę wejść ponownie w to SBC i zobaczyć, ile tak naprawdę na drobie, prawda? No, bo jeszcze muszę liczyć tego informa, którego będę musiał kupić, no bo go nie trafię. No, bo go nie trafię, więc to jest ten problem. Także tylko poszukać teraz tej paczki 10 rzutki do tych piłka 64. Dobra, mamy to. Poszukajmy ten paczki, otwórzmy ją i zobaczymy. OK, tu mamy Lukasa Maure. No właśnie. Lukas Maurę 88, OK. Całkiem fajny overall. Gdyby ta paczka składała się z tylko zawodników 88, 87, no to moglibyśmy być zadowoleni. A tak mamy 88, 88, 87, 86, 85, 86 i 4 razy 84 aż. Ym, dobra, damy sobie to wszystko do klubu. I teraz wejdę ponownie w to SBC. Wysortuję od najnowszych i zobaczymy, ile nam realnie brakuje. Jakiej oceny. Potencjalnie informa, żeby ten skład wykonać. No bo będzie, będzie nam brakować i tak 11 zawodnika, ale pytanie: właśnie, jakiej oceny. Teraz mhm. ja sobie mogę wysortować to od, no, od najnowszych kart. Także data pozyskania najnowsze. No i mamy, mamy, mamy. Całą dyszkę tutaj na ekranie. Potężną. I pytanie: ile nam tutaj wyskoczy? Oj, no, ale będzie brakować, sporo. Sporo będzie brakować, naprawdę. Mamy ocenę 84 w tym momencie. Więc żeby tu wrzucić IFA, znaczy w ogóle, żeby wrzucić. Jaki tutaj overall siadłby? To jest to jest pytanie zasadnicze, jestem ciekawy. Tam wrzucę sobie poglądowo gdzieś. jakiegoś frankowskiego 94. 4 myślę. No. 9 4 na bank, ale, ale my potrzebujemy informa, prawda, a nie, a, nie, yy, a nie wysoko ocenionego zawodnika. Więc tutaj to odpada. To Hernandez sobie wrzucimy, 8,9 90. Zobaczymy w ogóle, czy, czy, czy 8,9 wystarcza tutaj? Nie no, gdzie? No, nie starczy w ogóle, więc pewnie 9,4 by wystarczyło. No właśnie, 9,4 wystarcza, ale no przecież nie ma żadnego e, informa. Znaczy, jakiś by się może znalazł, nie wiem, jakiś Lewandowski czy coś e, o ocenie 90. E, no nie, 92 jest na przykład Lewandowski, no, ale on 50 tysięcy kosztuje, więc no widzicie, wyszedłem na tym SBC na minus, moim zdaniem. Jest nieopłacalne, a co Wy o tym sądzicie? No, chyba którąś, jakby nie na dobrą stronę to poszło. Nie za dobrą stronę to poszło, bo jeśli mamy grindować Donaldiniem, a każdy chciałby się nim pobawić teraz na sam koniec gry, to powinno to pójść troszeczkę inną stronę. Dajcie znaka, co sądzicie. No, i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie.